Okej, ziomeczki, ten odcinek będzie troszeczkę na szybko, w sumie będzie na szybko, ponieważ wyjeżdżam, ale myśleliście, że was zostawię z filmikami? Nie, będziecie mieli krótki odcinek, spokojnie, następny już będzie długi, ale mnie nie ma aktualnie i zapomniałem dla was nagrać odcinka, więc teraz to szybko go nagrywam i mam dla was mega moda. Otóż ten cały mod zawiera 19 modów w sobie. Jest on bardzo dużo rzeczy, dodaje różnych ciekawych, jak bronie, moby i tak dalej. Ale przede wszystkim dzisiaj chciałem podać Warga. Nie daję najlepszego komentarza i tak po prostu nie mam czasu na to. Widzicie, jak wygląda? Jest to Targ Warg, czyli jeden z różnych jego odmian. Ten jest najlepszy, ma on o 80 punktów życia, jak widzicie, troszkę go zbije. To jest na przykład Ancient Warg, który jest biały za to i wygląda też przekozacko. No, a ten to jest normalny Warg. Widzicie, macie porównanie, ten ma 80 punktów życia, czyli lepsza odmiana jego. A ten ma 20 punktów życia. No i dobra, zabijemy sobie normalnym mieczem tego Warga i on nam dropi skórę, nic wielkiego, ale za to tego pięknego naszego Warga, który jest tutaj, zabijemy sobie może najpierw tego czarnego, żeby pokazać, że te odmiany są wiele silniejsze i dropią też kości. Jak go oswoić, bo to przede wszystkim będzie najważniejsze i najciekawsze. Otóż musicie zabić Arizaura, tego Arizaura też wam pokażę na tym odcinku, więc wyczekujcie, ja już po powrocie go normalnie nagram. No i gdy to zrobimy, wystarczy, że weźmiemy jego mięso, przepalimy go, połączymy z kośćmi i zrobimy z tego Warg Treat. Dzięki temu będziemy mogli naszemu Wargowi po prostu dać. Im większy ten Warg, tym będzie więcej chciał tego mięsa. Jak widzicie, są też mniejsze Wargi i są większe Wargi, bo ten na przykład był takiego samego rodzaju, ale był za to mniejszy od tamtego, który tam uciekł. Czarny Warg występuje raz na około 100 Wargów, więc bardzo trudno go znaleźć, ale gdy już to zrobicie, naprawdę warto go oswoić, bo jak widzicie, teraz będę go oswajał jego, ponieważ chciałbym zawsze jechać, jeździć na takim czarnym, nie, albo takim, no, to jest taki półfioletowy, nie, taki czarno-fioletowy Warg, no mega. Gdy już go oswoicie, możecie prawym przyciskiem otworzyć jego inwentory, tu będziecie mieli jego HP, a tutaj może dacie dać na przykład skrzynkę, żeby przechowywał wam rzeczy, zaraz wam to pokażę. Zobaczcie, daję tutaj skrzynkę i możemy przechowywać na przykład mięso dla siebie, czyli jak będzie mu spadało życie, może sobie to zjeść. Dajemy tutaj oczywiście saddle, czyli nasze siodło, a tutaj dajemy zbroję. Dokładnie tak, możemy dać mu zbroję, przez to nasz Warg po oczywiście osiedlaniu go będzie wyglądał przeepicko, no zobaczcie. To wygląda jak z Władcy Pierścieni, to takie orki, co jeździły na Wargach, nie? Cudo. Porusza się bardzo szybko, może pływać, ma 60 punktów życia, więc bardzo fajna sprawa. I przy okazji wyglądamy na tym jak w jakimś awatarze czy coś. Wszystko oku wydaje dźwięk takiego bulldoga. To by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, ja już lecę, naprawdę mam mało czasu. Mam nadzieję, że zdążę to obrobić, pamiętajcie o strzeleniu kciuka, się subskrybujcie, jeżeli odcinek się wam podobał, no i co? Trzymajcie się i cześć!